Samorządowy Rynek Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry w naszym studiu, witam. Witam serdecznie pana redaktora, serdecznie witam wszystkich Państwa. Panie prezydencie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o kampanii wyborczej, bo pan oprócz tego, że cały czas pełni obowiązki gospodarza miasta i tych spraw związanych z tym, jak Zieloną Górą kierować i po połączeniu i cały czas pan ma pewnie sporo, ale mimo to gdzieś tam w tle odbywa się ta kampania wyborcza, kandydaci na prezydentów już się porejestrowali. Zobaczymy, czy dzisiaj jeszcze ktoś się dorejestruje, bo o północy ten termin mija. Poznaliśmy też szczątkowo póki co programy wyborcze kontrkandydatów. Wczoraj swój program prezentował Jacek Budziński. Dziś troszeczkę miałem okazję porozmawiać z Rafałem Nieżurbidą na temat programu dla Zielonej Góry. Wszyscy powtarzają o inwestorach. No, panie redaktorze, przepraszam, że się uśmiechnąłem, bo podejrzewam, że nikt nigdy z nas nie będzie miał innych zapisów. No, wszyscy będziemy mówili, że chcemy, żeby byli w Zielonej Górze inwestorzy. Wszyscy będziemy mówili to samo, że chcemy, aby się pojawili w Kisielinie, no bo tak naprawdę to jest strefa do tego przygotowana, prawie przygotowana, bo aby zainwestować, to potrzeba mieć kilka spełnionych warunków. Punkt pierwszy, poza tym, że jest działka, to ta działka musi być do tego przygotowana. Musi być prąd, musi być woda, musi być gaz, musi być dojazd, czyli droga. No nikt w szczerym polu nie będzie stawiał fabryki za kilka milionów złotych. Dokładnie, w związku z tym te elementy jeszcze w tym roku są wpisane w budżecie, dopiero kończymy. Ta część, która była uzbrojona, tak naprawdę powoli, ale systematycznie się zapełnia. Kolejny zakład już buduje się. To nie jest tak, że to jest trzcia obietnica, czy gruszki na wierzbie. Fizycznie mury pną się do góry, więc to jest już kolejny. Za chwilę myślę, że kolejny też się tam pojawi i też rozpocznie swoją inwestycję. Z tego się oczywiście bardzo cieszę, bo to są kolejne nowe miejsca pracy i nowe firmy, które tam inwestują, więc tutaj wszyscy będziemy pod tym względem zgodni, choć tak naprawdę też chciałbym, żebyśmy nie zapominali o tym, że Zielona Góra przeszła pewien kataklizm, Armagedon, no bo Zielona Góra kiedyś była znana z pewnych firm, z takich jak na przykład Zastal, którego już nie ma, oczywiście, jak Polska Wełna, oczywiście, której już nie ma, jak Browar, jak Winiarnia, jak Zakłady Mięsne w Przylepie, jak Zefam, jak Polan, więc czy Polon, moglibyśmy wymieniać dalej zakłady, które były, upadły, więc Zielona Góra w pewnym sensie padła na kolana, no bo tradycyjny przemysł, ten taki, który był kiedyś, znikł. Pojawiły się nowe zakłady, nowe firmy, choćby takie jak Stelmet, która zatrudnia już ponad 1000 osób, choćby taka jak Luk, która buduje kolejny swój zakład po rozbudowie. Udało się uchronić Lumel, udało się uchronić Polmoc w Zielonej Górze, które też były, że tak powiem, w którymś momencie to już było na włosku, więc ja mam trochę żal do moich poprzedników, że nie zadbali o to i nie przypilnowali, żeby nie padały firmy w Zielonej Górze, bo łatwo coś zlikwidować, ciężej to odbudować, więc Zielona Góra przeszła taki Armagedon, ale podniosła się z kolan, bo tak naprawdę Zielona Góra ma najniższy poziom bezrobocia w województwie. Oczywiście jest to powód do zadowolenia, ale nie do dumy. Mi zależy na tym, żeby Zielona Góra dalej się rozwijała. Jestem przekonany, że to się uda, bo mamy też wiele nowoczesnych firm, takich jak choćby Cinkciarz.pl, nie wszyscy wiedzą, ale to jest zielonogórska firma. Ostatnio też zatrudniała kilkadziesiąt osób i gotowa jest cały czas zatrudniać informatyków. Problem polega na tym, że niestety rynek okazał się za płytki i jest coraz trudniej znaleźć wartościowych pracowników do pracy w tym segmencie, bo takich firm z tego sektora mamy coraz więcej, właśnie tych nowoczesnych technologii. Soft, Mazel, to są firmy znane nie tylko w Polsce, ale więc i w Europie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o inwestorów, nikt z nas nie wymyśli nic nowego, wszyscy będziemy mówili to samo i tak naprawdę wszyscy będziemy o to walczyć. Ja cały czas powtarzałem już od kilku lat też, bo to nie jest tak, że to jest nowy jakiś postulat. Jeżeli macie jakiś pomysł, coś, czego nie zrobiłem do tej pory jako prezydent miasta, to powiedzcie, ja jestem gotów oczywiście z wami współpracując również to zrobić. No, tak naprawdę sam pan dobrze pewnie wie, że takich pomysłów nie było, wręcz przeciwnie, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, to bardzo często słyszałem krytykę, a po co wy tam gdziekolwiek jeździcie? No więc trzeba się zastanowić. Ja wierzę w to, że w Zielonej Górze będą kolejni inwestorzy, jestem o tym przekonany. To, co się udało zrobić, moim zdaniem też nie jest bezwartościowe. No teraz dopiero można mówić o tym, że oni zaczną się pojawiać. My wszyscy trzymamy za to kciuki z racji tego, że ta strefa jest coraz bardziej przygotowywana. Będzie gotowa i przygotowana do tego. To kilka lat ciężkiej pracy i wytrwałości. Tak, oczywiście to są dziesiątki milionów złotych, które zostały tam wpompowane, ale one przyniosą nam efekt. Niech mi pan wie, że jestem o tym przekonany. I to nastąpi, to będzie. Więc podchodzę do tego oczywiście ze spokojem, ale i z determinacją, bo uważam, że trzeba o to walczyć, bo tak naprawdę wszyscy w Polsce o to walczymy. To jest ostatni moment, kiedy trzeba to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to naprawdę podniesiemy kiedyś porażkę nie tylko i wyłącznie jako miasto, ale jako województwo, jako kraj. Panie prezydencie, jak pan ocenia kampanię wyborczą? Bo ona dopiero nam się rozkręca, dopiero nam startuje, a pojawiają się już jakieś różne zarzuty. Ja słyszałem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej do Prawej i Solidarnej ma zastrzeżenia o to, że gdzieś tam kopiuje Jacek Budziński logotyp partii. W pana stronę pojawiły się jakieś ostatnio pretensje o to, że pana billboard znajduje się przy pomniku żołnierzy wyklętych. Przypomnę państwu, że
że Prawo i Sprawiedliwość z 1 marca chce organizować marsz żołnierzy wyklętych. Sami mówią o tym, że ten billboard gdzieś tam się... No wie pan co, no... oczywiście może wyjaśnię jakby sytuację całą, bo tak naprawdę billboardy pojawiły się moje w tych samych miejscach, których 4 lata temu były rozstawione, bo to nie ja, to, że tak powiem, jakby też realizuję, tylko moi sztabowcy to robią i powtórzyli wniosek. Niestety tutaj ja mogę wziąć to oczywiście na swój karb. Nie dopilnowałem tej kwestii i nie zwróciłem uwagi na to, żeby, że tak powiem, w tym miejscu już nie stawiali, więc ten billboard oczywiście zginie, choć z drugiej strony odniósł bardzo dobry skutek, bo moi koledzy z SLD oczywiście też wskazali mi jako błąd, choć przypomnę, że jeszcze chwilę temu mówili, że ten pomnik w ogóle nie powinien postać, nie było czegoś takiego jak żołnierze wyklęci, wręcz przeciwnie, że to byli bandyci, więc cieszę się, że teraz i Edek Markiewicz, i Boguś Wątor pierwszego, no i Leszek Miller, który był w Zielonej Górze, i też mówił, że ja utraciłem ideały lewicowe, bo zgodziłem się na ten pomnik żołnierzy wyklętych, to teraz 1 marca z kwiatami wspólnie razem przyjdą i złożą hołd żołnierzom wyklętym, bo wreszcie zrozumieli to, że tak naprawdę to, co było kiedyś i Polacy zostali zamordowani, ci, którzy walczyli o wolność i o to, żebyśmy mogli tak jak teraz się spotykać, byli, a nie chować tego pod dywan, więc w pewnym sensie mój billboard to oczywiście, chyba panie prezydencie, ja rozumiem pozytywny szacunek dla historii, ale czy w pana opinii ta kampania wyborcza, ona nie schodzi na takie boczne tory, bo... No ale to, panie redaktorze, ja to powoduję, choć tylko jedna rzecz... Ja bym chciał tak jak z panem porozmawiać z innymi kandydatami na temat tego, jak Zielona Góra ma wyglądać, jak ma być zarządzana, a nie o tym, kto gdzie powiesił... To może jedną rzecz, panie redaktorze, żeby nie pan zwrócił uwagę, że corocznie na Placu Bohaterów pod pomnikiem, cóż się dzieje, jest wesołe miasteczko. Nie wiem, czy ktoś to zauważył, więc... to w ramach przemyśleń. Oczywiście, myślę, że tak naprawdę mieszkańcy sami oceniają te wszystkie elementy i tu nie jest tak, że ktokolwiek z nas kogokolwiek chciał obrazić. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, ja sam byłem inicjatorem tego, żeby ten pomnik stanął. Sam wskazywałem to miejsce, bo uważam, że ono jest dobre i będzie można o tym głośno mówić i nie uciekajmy od tego, nie starajmy się historii zakłamać, więc chciałbym merytorycznej dyskusji, ale ja też właśnie często słyszę, że no, mój billboard stoi o pół metra w lewo lub pół metra w prawo, ma nie taki kolor, nie taki wymiar, więc no cóż, jeżeli moją największą wadą jest to, że przez 8 lat zrobiłem w złym miejscu billboardy, to przyznam się, że to taki dość kiepski argument. To powinien się pan cieszyć, że to jest kiepski argument. Ja chciałbym, żebyśmy usiedli i merytorycznie porozmawiali. No właśnie, panie prezydencie, do tego zmierzam, do tych debat, do których wiem, że pana komitet zaprasza. Tak, ja nie uciekam od tego. Sam zaprosiłem wszystkich do debat. Poczekamy, aż się wszyscy zarejestrują kandydaci i rozmawiajmy o tym. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali konkretnie, merytorycznie. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i chce coś zrobić, to oczywiście również pokażę drugą stronę, skąd ma zamiar to sfinansować. No bo jeżeli ktoś powie, że każdemu z mieszkańców kupimy po 2 samochody i wybudujemy po 4 domy, no ja jestem jak najbardziej za, tylko ktoś musi za to zapłacić. Dokładnie. Więc cóż, staram się nie obiecywać rzeczy, co do których nie mam przekonania. Pamiętam, jak mówiłem o 100 milionach złotych, które będą za zgodne połączenie i nie będę mówił, kto mówił, że tego nie będzie, że to kłamstwo, oszustwo. Okazuje się, że miałem rację, nie usłyszałem do dzisiaj słowa przepraszam. Mówiłem o miliardzie złotych i on jest coraz bardziej realny, bo liczymy go i pokazujemy cały czas, skąd chcemy zrobić pieniądze. My za chwilę będziemy też przedstawiać, co jeszcze w danych dziedzinach chcemy zrobić. Zaplanowaliśmy i poprosiliśmy kandydatów na 3 debaty. Pierwszą poświęconą szeroko rozumianej oświacie i kulturze i przedstawimy przed tą debatą swój program, swój wizerunek, co chcemy w tym zakresie zrobić. Drugą związaną z infrastrukturą, a trzecią związaną z gospodarką i połączeniem miasta z gminą. I przed każdą z tych debat będziemy przedstawiali swoją wizję tego, jako ja, jako Janusz Kubicki i co moi koledzy chcą zrobić, choć uważam, że po każdej z tych debat można ten program zmienić, bo ja uważam, że nie mam patentu na mądrość. Jeżeli ktoś wymyślił coś fajnego, to czemu z tego nie skorzystać? To zróbmy to, bo to tak jak podobnie, przepraszam, że się uśmiecham, ale ostatnio oglądałem telewizję i Poznań, no, duże miasto, jakby nie patrzeć, mówi, będziemy się łączyć. Chcemy rozpocząć dyskusję z gminami w koło Poznania, chcemy się połączyć. Pan prezydent taki projekt zgłosił, z tym, że no, dla mnie trochę dość, że tak powiem, humorystycznie zabrzmiała jego perspektywa czasowa. On powiedział, że dzisiaj rozpoczynamy dyskusję, za 8 lat chcemy się połączyć. No i ja zrobiłem to w 2 lata i wszyscy mówili, że i tak się ślimacze i czemu tak długo to trwa, więc Poznań chce się od nas uczyć. To chyba bardzo dobry... Tak, oczywiście, to mówi samo za siebie. Właśnie jeszcze na koniec, panie prezydencie, ja dziś rozmawiałem z Rafałem Nierzurbidą, kandydatem PSL-u. Pytałem o debaty, bo wiem, że pan do takich debat zapraszał. Usłyszałem, że w tych debatach trzeba brać udział, bo to jest wyraz szacunku dla wyborców.
Każdy ma swoje własne podejście do tego tematu. Ja uważam, że warto z sobą rozmawiać, warto nawet się spierać. Tak naprawdę powinny wygrać argumenty tego, który będzie miał je najlepiej przygotowane i też nie obrażać się jeden na drugiego, bo można wyciągnąć wnioski. Przecież ja naprawdę nie uciekam od tego, żeby brać z kogoś przykład, bo uważam, że to jest dobre. Jeżeli ktoś coś zrobił dobrze, to może będę naśladować. To nie jest żaden problem. Jeżeli ktoś coś fajnego zaproponuje, to dlaczego z tego oczywiście nie korzystać? Oczywiście, a po takiej debacie można zebrać naprawdę konkretny materiał do tego, aby tą Zieloną Górą w przyszłości rządzić. Stąd między innymi, panie redaktorze, moje hasło Zielona Góra razem, bo razem możemy więcej, razem możemy od siebie się nawzajem wszystkiego nauczyć i coś lepiej zrobić, a wierzę w to, że to się uda. Dziękuję bardzo. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był państwa i moim gościem, a to był program Samorządowy Ring. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu i panu redaktorowi. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.